Widzę, wiem. Witam Was w kolejnym odcinku. Czas na drugie kwalifikacje. Prawda jest taka, że dużo szybciej grinduje się te high siły, niż mi się wydawało. Ej, chciałem tylko powiedzieć, że wiem, że możesz się czuć samotnie za kółkiem. Ale masz mnie. Możesz na mnie liczyć. Pokażmy wszystkim, że ta ekipa nie sprzeda skóry tanio. Dzięki, Ryder. A nawet jak przegramy, to wiesz, że zawsze mamy siebie. Warsztat to twój dom. Wiem. No i oposa. Nie zapominaj o oposie. Nie wiem, czy to mówiłem, ale. Znaczy, na pewno mówiłem, ale nie wiem gdzie. Ale ulepszyłem sobie na streamie tego Lotusa właśnie na poziom A+. I zrobiłem go pod grip, czyli pod przyczepność. Problem w tym, że ma niski Vmax. I jeżeli w tych kwalifikacjach będzie jakiś sprint na autostradzie, to nie ma szans, że go wygramy. Kółek, super. Masz kurde. Dobra. Wygrajmy te kwalifikacje. Patrzcie to przyspieszenie. Przyspieszenie ma piorunujące, ale no mówię, prędkość maksymalna tutaj leży. On 15 sekund osiąga Vmax i później jest dipa. Pierwsze miejsce pasuje tylko mnie. Nie, nie zgadzam się. Przy okazji, jak już miałem nic nie mówić, a mi wpadło do głowy, to zapraszam Was na Twitcha. Jednostka przechwytująca gotowa do pomocy. Streamuję tam dosyć często Unbounda, szczególnie Działam jak ten jeździsz. W grind. końcu przegrasz. No niestety ostatnie dwa live'y były trochę niedobre, bo nie kapnąłem się, że nie wykalibrowałem ekranu. To znaczy, Centrala, jednostka przechwytująca dołącza do polowania. chodzi o to, że przechwytywałem lewy górny róg okna. Bo tak jak przy paybacku, Unbound ma dziwny rozmiar okna i wyświetla się dosyć specyficznie w OBS-ie, jako takie małe okienko, a nagrywa się normalnie na full screenie. No i ja o tym nie wiedziałem. I powiększyłem to okienko w OBS-ie na podglądzie, żeby wypełniało całe to. Cały ten obszar podglądowy. No niestety zrobiłem źle. No i przez w sumie 4 godziny na dwóch streamach. Oj. Przez 4 godziny na dwóch streamach. Przechwytywałem tylko lewy górny róg gry. Teraz już wiem o tym. Bardzo chcę zakończyć ten wyścig. Przepraszam Was za to. Biegi Kupson za napisanie, że w ogóle coś takiego jest. No, niestety na podglądzie tego nie widziałem, na streamie też przez chwilę nie, bo widocznie na alt-tabie to się nie psuje. Czy jak zminimalizuję Need for Speeda. Dopiero po zakończeniu live'a, kiedy sobie wszedłem na Twitcha, kapnąłem się, że coś jest nie tak. No bo ekran się jakoś tak dziwnie wyświetla, no i faktycznie, miałeś rację. Szkoda, że tego nie widziałem wcześniej. Trudno. Po tych kwalifikacjach będziemy musieli sobie znaleźć w końcu jakieś auto na poziom S i B. Na B w sumie się nie zastanawiałem, na S chciałem początkowo Mazda RX-8, ale no właśnie wyścig
który gwarantował, za które była Mazda RX8, był sprintem przez autostradę. No i niestety nie udało mi się go wygrać. Jechałem ciągle na V-Maxie, a oni się tylko rozpędzali, moi przeciwnicy. Nie możemy zgubić wozu! No i nie udało mi się jej zdobyć. No i teraz będę musiał kombinować tym samochodzikiem do klasy S i B. Długo nie zostaniesz na pierwszym miejscu. Jednostka przechwytująca dołącza do... Na Granda chciałbym sobie przygotować auto z jakiejś... jakiejś marki, którą jeszcze nie jechaliśmy w żadnym Need for Speedzie. Znaczy, widzieliście tego paybacka. Kurde, ale mi pchają. Ale w hicie przeszedłem grę McLarenem, paybacku Chevroletami i tutaj chciałbym też jakąś taką... taką nietypową marką, którą wszyscy wybierają. To wiecie, być taki oryginalny. Wątpię, że dużo osób w paybacku przeszło grę Chevroletem, Corvettem. Wątpię też, że ktokolwiek przeszedł McLarenem w hicie fabułę. Tak samo tutaj staram się. Teraz mamy tego Lotusa pod przyczepność. Jego akurat widziałem u jednego z youtuberów, którzy nagrywali tę serię też. To akurat tak się trafiło, no trudno. Ale dla odmiany tego Firebirda sam wymyśliłem. Tą Mazdę też wydaje mi się, że oryginalnie nie kojarzę, żeby ktoś z niej korzystał. Ale teraz będę musiał kupić jakiś samochód prawdopodobnie. Powiem wam, że te kwalifikacje są proste. Mimo, że to jest najwyższy poziom trudności, nie ma problemu z wygrywaniem. No i tak chyba wygrywamy drugie kwalifikacje, na spokojnie. Teraz dostaniemy 100 koła. I będziemy mogli sobie ulepszyć garaż, żeby mieć lepsze części. No, jedzie. Wyeliminowano nas z pościgu! Nie utrzymasz się na pierwszym miejscu! Wątpię, że się nie utrzymam. Wybacz, Justicia, tym razem nie wygrywasz. Nie wiem co. Ten samochód jest genialny na trasy techniczne. Gorzej ze sprintami, tak jak już wcześniej mówiłem. No i mocno zmieniłem wygląd naszej postaci. Speedy przyszedł transformację. No bo teraz już zaczyna być powoli numerem 1. Co to jest? To jest... Silvia? Może? Co teraz? Powiedz Jasmine. Przydadzą się nowe trampeczki. Hej, Tess. Co jest? Co jest? Ludzie uwielbiają takie łzawe historie. To jest! Mój post z twoim bifem z Jas robi furorę. Lecą lajki, lecą suby i leci... kaska! Stawiasz na mnie. No, nie tylko. Nigdy nie stawiam na jednego konia. Zaraz, stawiasz, że przegram? Nie bierz tego do siebie, Speedy. Zrozum, wiem, że stać cię, żeby to wygrać. Ale co szkodzi? Jak wygrasz, to zarobimy. Jak przegrasz, i tak zarobimy. Ha? Kumasz? Tak, kumam. Ale kto przyjmuje zakłady? Nieźle kombinujesz. Ten Alek, który organizuje wyścig? To on przyjmuje zakłady. Co znaczy, że zrobi wszystko, żeby wyjść na swoje. Co z tym zrobimy? Jak mówiłem Rydelowi, mam zamiar wygrać. Poczułam to. Dobrze. To dobrze. Mam parę pomysłów, jak możemy zarobić więcej.
Idź zjedz kanapkę z wołowiną i skoncentruj się. Odezwa się później. Coś tu jest nie halo. Speedy rządzi! Reszta nie miała szans. Tak to się robi. Nie ma to jak być pierwszym na mecie. Przeliczanie kasy PO też jest przyjemne. To też. Dobrze, że Jas się wycofała. To cała zemsta... Nie wiem. Nie o to chodzi w wyścigach. A przynajmniej nie powinno. Rozumiem. To znaczy nie zgadzam się, ale rozumiem. Dobrze. To tyle z kwalifikacji. Lecę dalej grindować. Widzimy się na trzecich kwalifikacjach i później prawdopodobnie na grindzie. Zapraszam jeszcze raz na Twitcha. Tam sobie grindujemy. No i miłego dnia. Trzymajcie się, nie przejmujcie się rokiem szkolnym. Zobaczycie, skupcie się na tym, co jest najważniejsze. Cześć.